nie spodziewałam się tego. Wygrywasz ten konkurs. I'm gonna die, people. I'm gonna die. O nie! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj czas na kolejną zamianę kosmetyczek, tym razem z Julią. Dzień dobry. Przywitajcie ją bardzo, bardzo serdecznie. Dawajcie łapki w górę, jeżeli ją lubicie. Komentarze, jeżeli ją lubicie. I my dzisiaj zamienimy się kosmetyczkami i stylami makijażu jak zwykle. I ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa tego, jak ty się malujesz. Tak na co dzień, bo jak na przykład robiłam zamianę z Monią, to ona maluje się zupełnie inaczej niż jak gdyby tak jak ja widziałam w social mediach. No, więc jak gdyby tutaj zastanawiam się, co przygotowałaś. Ja jestem bardzo taka basicowa w codziennym makijażu. W sensie ja na co dzień nigdy nie doklejam rzęs, nie robię jakichś takich, wiesz... Mój codzienny makijaż jest tak naprawdę 10 minut i ja już jestem ready. Love it. Ale powiem ci, że ja na co dzień, teraz ostatnio, przez ostatnie jakieś takie zamiany kosmetyczek, też właśnie nie doklejam rzęs, bo jakoś tak nie mam już tego vibe'u. Totalnie, po prostu nie jest to potrzebne, tylko na jakieś eventy albo coś tam, gdzie trzeba. To wtedy. No więc ja ci przygotowałam taką kosmetyczkę. A ja też nie mam takiej dużej. Ja mam też taką malutką. Jestem w ogóle w szoku, bo większość osób przygotowała mi takie gigantyczne, a tu jest bardzo taka. Ja postawiłam poręczna. Jakby tylko i wyłącznie na produkty, których faktycznie używam, a jeszcze masz to szczęście albo pecha, że ja byłam przez ostatni miesiąc na obozach i stwierdziłam, że po prostu wyjęłam z torby i przekażę tobie. Ej, super, znowu ci nie musiałaś napracować. No to genialnie. No to w takim razie ja ci przekazuję moją. Proszę. Biorę twoją, bardzo ładna w ogóle, by the way. Ja ci dałam tutaj jeszcze spineczki. Ojej, bo ja nie używam opasek, ja sobie spinam włosy z spineczkami. A ja ci dam moją w takim razie, to jest moja ukochana. Dałam ci taką, wiesz, najukochańszą. Tak? To musi być mega wygodna. Chyba nie jest, ale jest ładna. Tak sobie przypominam teraz, że jest metalowa, więc nie jest do końca wygodna, ale jest cute. Wow! I to nie jest, jakby co, to nie jest pod film. Po prostu ostatnio jak właśnie testowałyśmy to na odcinku Moni, to naprawdę stwierdziłam, że to jest bardzo uniwersalna paleta. Powiem ci, że cieszę się, że wzięłaś tak mało rzeczy, naprawdę, bo się tak? w tym odnajdę, będzie super. Powiem ci, że masz w kosmetyczce rzeczy, które albo chciałabym mega przetestować i po prostu są takie, że jeszcze nigdy tego nie widziałam, jak na przykład, znaczy widziałam, ale chciałabym bardzo, to chuda, nie mam nic chudy. Albo na przykład rzeczy, które totalnie kocham, nie? Więc... No to nice. Akurat ci przygotowałam właśnie takie, które teraz na lato bardzo lubię i są takie właśnie świeże, fajne. No i właśnie ta paletka akurat dlatego, że naprawdę mi ostatnio podpasowała i stwierdziłam, że można z tego zrobić fajny makeup. A to jest baza? Tak. Ja nie używam baz w ogóle. W ogóle? Ani setting sprayów też w ogóle nie. O, ja nie dałam ci setting sprayu. Teraz właśnie się uświadomiłam. Czyli w takim razie, skoro nie używasz bazy, to zaczynam od tego. Od brwi. Ale na początku jakby tylko wyczesujesz i żalujesz, potem podkład i potem dopiero kredka jakby praktycznie na samym końcu. Ej, wow, no dobra, powiem ci, że super, jeszcze nigdy nie widziałam takiej kolejności. Serio? Tak, więc cieszę się, bo w końcu coś nowego, wiesz? Ja się jaram. Ja sobie zacznę od bazy. Baza, tak, jest baza chudy i możesz sobie nałożyć palcami. Taka mega wodnista, tak. Nie spodziewałam się tego. Właśnie dlatego ona jest super na lato. Ty sobie zaczesujesz do góry? Tak, bardzo do góry. Bardzo. Tak. Mam nadzieję, że mi utrzyma moje brwi, bo mam strasznie takie góry. To jest mega dobry, to jest lovely i jest po prostu kamień. Wow, rzeczywiście. W życiu mnie powiedziała, że lovely ma taki. A on jest też mega tani. No. Słuchajcie, ludzie, lovely. Jakby, jest wow. Jest naprawdę dobry. Dlatego uwielbiam robić zmianę kosmetyczek, bo ja bym w życiu na to nie wpadła. Dobrze kupić lovely, nie? Myślisz, to w ogóle się nie utrzyma. Dobra, co ja powinnam teraz zrobić? Podkład? Podkład, tak. Dobra. I dałam ci taki właśnie, taki trochę nawilżający i właśnie bardzo letni. Start, nie? Tak. Nie testowałam jeszcze. A jak nakładasz? Tak sobie rozprowadzam po prostu tak, żeby było i potem gąbeczką. Tak, tak, tak. O, już widzę kolor. Czyżby był za ciemny? O, wow! I jeszcze taki bardzo żółty na tobie. No. Zobaczymy, bo ja też jestem opalona trochę jakby na reszcie ciała, bo ja po prostu nie opalam sobie buzi. Ale krycie to co ma za małe jak na moją buzię. A no właśnie, ja takie na lato lubię delikatniejsze trochę, ale potem możesz sobie najwyżej przykorektorować. Nie, no dam sobie jeszcze drugą warstwę. No dobra, więc to mamy i po brwiach po prostu podkład. No, ale spróbuj sobie, bardzo, bo on też jest lekki. Ale jest naprawdę mocno kryjący. Bardzo jestem ciekawa, bo pamiętam, że ja próbowałam raz i miałam takie mii. Bo to jest BB, prawda? Tak, ma takie krycie. No, jak podkład. Ale w ogóle jak szaro na tobie wygląda. Wow, czuję się jak u ciebie na odcinku, że wszystko było takie szare. Tak. No powiem
ci, że gdyby nie kolor, to chyba jest okej ten BB. Może ja, wiesz co, dlatego się z nim nie polubiłam, bo ja dostałam go w jakiejś paczce PR-owej i właśnie może był zły kolor. Bo często... Ale one mają w ogóle chyba tylko dwa kolory. Ja bardzo często właśnie na przykład jak testuję jakieś produkty, to jak gdyby je odrzucam ze względu na to, że nie ma mojego koloru. No, ale mi się ten akurat ten pomarańczowy zgrał bardzo mocno. Mhm. Bardzo fajnie. Dobra, rozumiem, że to jest korektor. Tak. I ten akurat jest pod oczy, jak chcesz na nie doskonale... O, nie spodziewałam się tego. Myślałam, że otworzę i tak go wyjmę po prostu z aplikatorem. Chciałam poczuć ten taki, wiesz, opór no, tego, okay, a to się tak... I myślałam, że już coś zepsułam. Dobra, ja chyba też jestem ogarnięta. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o sam produkt, to jest fajny, ale kolor, no wiadomo, jest dla mnie za szary po prostu. Mhm, więc jakby... ale on na tobie bardzo szaro wygląda. Ja myślałam, że ja jestem mam ciepły odcień skóry, ale ja jestem... wygrywasz ten konkurs. Tak, ja jestem tak definitywnie żółta. Czy to jest teraz czas na korektor? Tak. Nie korzystałam, powiem ci, z tego korektora jeszcze. Serio? Tak, a wszyscy go używają, uwielbiają. Jak na przykład mam konturowanie na mokro, to też używam po prostu ciemniejszych tego. Jak ogląda to ktoś z Maybelline, bardzo chętnie bym przetestowała, bo nie testowałam. Znaczy teraz będę testować. No i to też najjaśniejszy odcień, nie? No tak, bo to jest 0, 0, 0. Tak. Oddaję. Siesek jasny. No, on jest bardzo jaśniutki. I'm gonna die, people. I'm gonna die. A mi się ten twój nawet wpasował ładnie, zobacz. No, mam nadzieję, że będę mogła to wszystko naprawić bronzerem. No, bronzer jest pewnie znany ci, tak, więc myślę, tak, że dasz radę. Serio, już dawno nie miałam zarówno. Ty, ale on mnie trochę szczypia. Serio? Pod oczami. No. Znaczy spoko, jakby co to wiesz, to dam temu jeszcze szansę, ale czuję, że pod oczami właśnie tak jakoś mnie... A on zastyga, czy nie? Czy jest taki... Nie, raczej nie. Raczej można z nim pracować. Okay. Właśnie dlatego lubię go też jako konturowanie. Mhm. Że po prostu wiesz, mogę sobie przyciągnąć całą twarz i nie zostaje mi krecha później. Po korektorze, co powinnam zrobić? Teraz na mokro konturowanie i potem róż. Dobra. I konturowanie sobie robię policzki, nos, broda. Czoło? Czoło nie. Dobra. Bo ja akurat mam dosyć niskie i takie, że... I konturowanie więc... robisz tak pod kością, czy tak takie liftingujące? Teraz tak sobie robię liftingujące. Dobra. Bo tak... A ty, powiedz mi, teraz mam zapudrować, czy lecę? Nie, puder w ogóle na sam koniec. Dobra. Teraz w ogóle zrobiłabym róż. Ja go nakładam w ogóle na całe policzki, absolutnie. I na nos. Okej. Okay. I nakładam go tak naprawdę od serca. I później na końcu, jak robię puder, to go sobie tak blenduję dopiero. Okej. Okay. No ja lubię naprawdę bardzo dużo różu. Bo ja tak robię, jak ty mówisz, tylko jak mam taki vibe, że rzeczywiście, że chcę taki właśnie opalony look, taki coś tam, ale zwykle daję go tylko tak liftingująco jakby. Ja w ogóle nie umiem konturować nosa, totalnie nie wiem, jak się to robi. Zgaduję no ja mniej więcej... Tego? Jakby, tak, w sensie tak, ja po prostu przyciągam tak naokoło. Zaczynam tak w dół i tak. A brodę tak od dołu, czy bardziej żuchwę? Wiesz co, tutaj tak od dołu. Dobra. Tak sobie jadę, ostatnio zaczęłam. Tutaj nie umiem w konturowanie na mokro. Chociaż próbuję. Próbuję, chcę się nauczyć, bo to w ogóle dużo bardziej naturalnie wygląda moim zdaniem niż na sucho. Ja mam wrażenie, że to mi zawsze wybija na mokro te moje przebarwienia z policzków. Tak, trochę tak jest, bo sobie naruszamy znowu podkład. Dobra, powiedz mi, czy ta ilość jest okej? Okay? Tak, jest okej. Bo tego jest sporo, ale jest jakby wiem, że potem będzie... Tak, bo potem jak będę to pudrować, to on bardzo fajnie sobie tak zniknie. Jaram się, powiedz. I teraz dokładam bronzera. Ale nie dużo. Okej, okay, ale tak, tylko tu? Tak, pod różem zaraz. Dobra. Tak, żeby się lekko połączył z różem, ale nie dużo go nakładam. I tu właśnie był ten taki brzoskwinkowy róż. I teraz leci bronzer Hoola, który znamy wszyscy i kochamy. Mam nadzieję, że wy też. Ja mam wrażenie, że tego nie widać, tylko właśnie, że mi to zdjęło podkład. Właśnie chciałam powiedzieć, że tak bym dała tego trochę więcej. No dobra. Ale to jak to tak? Właśnie stało się, czemu to się tak stało? No, ja mam po prostu jakieś, nie wiem. Może na przykład się nie klei tak dobrze ten podkład do twojej skóry? A nie wiem nawet. Ja lubię w makijażu to, że nieważne co się stanie, to zawsze możesz to uratować. Tak, to czy rano. Dodać więcej, czy czymś zdjąć, przykryć czymś innym. O, teraz przy drugiej warstwie już jest lepiej zdecydowanie. Czyli ty nie konturujesz na przykład nosa albo żuchwy, nic takiego, tylko po prostu dół nosa, jakby sobie tak przejeżdżam. Okej. Okay. Się zatknęłam. Dobra, to dół też sobie przejadę. Teraz różyk. I robisz sobie takie stempelki? Tak, takie ze dwie kropki i możesz albo palcem sobie rozklepać, albo gąbeczką. Bo czasami gąbeczka zjada za dużo tego. To jest tego. Taki różowy. Tak, ale on się ładnie się wblendowuje. A ja co teraz robię, jak już mam róż i bronzer? To teraz pomalowałabym brwi. Brwi, dobra. Mhm. Czyli kredką. I wypełniasz po prostu te puste miejsca, tak? Tak, no. O kurde, powiem ci, że te brwi naprawdę są po prostu jak betonem. Tak.
Wow, tak. Lovely. No po prostu, what? Czy teraz się pudruję? Nie, teraz brew. Mam taką inną metodę, bo najpierw daję marker do brwi. O nie, nigdy tak nie robię. Serio, tak? Bo ja mam w ogóle takie tutaj brwi nieułożone, więc ja nie wiem, jak wysoko mogę sobie... Ja przeczesuję sobie tylko, więc mogę ci też dać ten do przeczesania. I jak już sobie ułożę, to wtedy wypełniam markerem. A ty też tak wyczesujesz do góry? Do góry, tylko tak potem jakby trochę układam je trochę bardziej na płasko. Bo ja nie lubię używać kredki po ułożeniu brwi jakimś żelem, bo wtedy naruszam tą konstrukcję jakby. Mam wrażenie, że muszę potem tym żelem poprawiać jeszcze raz. Ale powiem ci, że tego betonu twojego to naprawdę prawie nic nie rusza. No. Jak zwykle właśnie sobie robię jakimś żelem przy czymś, to jak potem... Tak jak żelak opuszcza produkty, woohoo! Nie byłoby odcinka bez tego. A więc wracając, to zawsze jak po prostu wypełniam czymkolwiek, to naruszam to i potem i tak muszę jeszcze raz używać tego żelu. Więc dla mnie to jest akurat bez sensu. A wypełniasz tak, że całe brwi sobie malujesz, czy tylko ubytki? Raczej te ubytki. Dobra. Takimi właśnie pociągnięciami. Ten marker jest w ogóle super. Tak, uwielbiam. Ja w ogóle ostatnio byłam taka niepewna co do swoich brwi, bo zobaczyłam takiego TikToka. Dziewczyna mówi, haha, teraz śmiejemy się z tych naszych brwi kwadratowych, a zobaczycie, że za tam 5 lat będziemy się śmiali z tych takich wyczesanych do góry. I nawet na Twitterze się ludzi pytałam, czy te moje brwi to jest jednak too much i że już za mocno je wyczesuję. I jeszcze do tego ta laminacja, to się zaczęłam bać, czy już nie jest... A, czy to nie jest przesada już? Tak, no. Ale powiem ci, że trochę tak jest, że te trendy jak gdyby wracają, że rzeczywiście kiedyś na przykład były dzwony modne, potem weszły inne spodnie, już było tak na zasadzie haha, jak ktoś mógł nosić dzwony i teraz znowu dzwony są z powrotem. Tak, i teraz się śmiejemy, jak można nosić rurki, nie? Tak, tak, a przecież dosłownie, nie wiem co, 7 lat temu też się nosiło rurki, więc tak, to jest takie... Ja mam wrażenie, że zaraz, wiesz, to wrócą takie brwi w ogóle cienkie. Nie. Tak mi się wydaje, że one wrócą, bo w ogóle teraz ten trend taki 2000 lat, to wraca. Czy teraz przechodzę do oczu, czy rozświetlacz? Do oczu. Do oczu. I mam paletę Ember. To moja, no. Ja stworzyłam paletę, która po prostu jest idealna dla mnie. Ten super. Już mi się w ogóle skończył, ja go tak do ostatniego okruszka. Ej, rzeczywiście są jeszcze takie reszteczki po bokach. Tak, bo ja go używam codziennie na powiekę i jako rozświetlacza też używałam. No to ja muszę go jeszcze wydłubać tutaj jakoś, słuchaj. Powiedz, jakich używasz, w sensie co na co dzień tym cieniem jasnym brązowym takim. Robię sobie takie przydymione jakby kącik. Tym najciemniejszym robię sobie kreskę, a na początku tym na całą powiekę sobie. Okej, czyli to jest jako krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. A to? A to zawsze sobie już na koniec dawałam na środek powieki i jako rozświetlacz, czy teraz żeluję je? Tak, teraz je utrwalasz. Boże, no i ja ci teraz pokażę, co się dzieje, jak ja używam kolorowego. Bo ja po prostu jestem... A nie, ten jest spoko! A widzisz, a może dlatego, że już też go trochę mało zostało i się tak dużo nie nakłada? A, to może też, ale po prostu... O, no i się upierdziliłam. Ale spoko, ja też tak czasami mam. Nie odrzuca mnie to jak gdyby od używania tych produktów mimo wszystko. No jakoś tak, kurczę, chcę je wyczesać jeszcze tym produktem. A nie, no to wyczesać to ja sobie potem układam najwyżej jeszcze taką czystą szczoteczką. No właśnie, że ja po prostu nie umiem się tym posługiwać. Co teraz powinnam zrobić? Teraz po brwiach już oko. Czyli nie pudruję jeszcze teraz? Chociaż nie, teraz możesz przypudrować. No, tak. A robisz baking? Nie. Ja robię sobie tak, że daję najwięcej tu i na brodę i na środek czoła, a potem tym, co mi zostaje, bo używam puszka i mi się wydaje, że... O, to ja nigdy nie używam puszka. No. Taki plask na brodę, plask przy nosie i potem sobie to wszystko rozkładam. A pod oczami? Tak, trochę też, ale tą resztką, jakby właśnie to co, no, żeby właśnie za dużo sobie nie nawalić. A ty ten cień robisz tylko w zewnętrznej części, tak troszeczkę tak, tu? Tak, tak, dobra. Żeby wyciągnąć jakby aż do brwi. Dobra. I teraz po pudrze... Już teraz oko. Jeżeli chodzi o oko, to tutaj tak naprawdę masz taką trochę dowolność, bo ja się maluję bardzo różnie. Różnie, każdego dnia. W ogóle przyszykowałam ci też. Znowu siglam. Niesponsorowane. To jest do piegów. O nie! O nie! Nie robiłaś piegów nigdy? Nigdy. Próbowałam kiedyś tym sprayem i miałam taką plamę po prostu. Ale ten spray jest mega trudny. Mi się nie udało do teraz jakby zrobić tego dobrze, więc nie używam. Ale to jest całkiem fajne i całkiem łatwe. Ja bym ci dała taki właśnie brązowawy bardziej look, żebyś sobie zrobiła właśnie trochę to, co ja mam, tylko może do połowy oka takim brązowym, taki foxy. I potem możesz wziąć na przykład ego tak na środek i w wewnętrznym kąciku, żeby tak trochę rozjaśnić. Ale taki raczej bazowy,
brązowy, właśnie taki brązowawy trochę look. W ogóle ten cień jest, ten Too Good jest niesamowity, bo on mi wygląda w ogóle bardzo zielono w opakowaniu, a jak się go przykłada na pędzelek, to znaczy on się robi taki ciepły. Taki ciepły, no. Ładny brązik. On jest mega uniwersalny, naprawdę. I czekaj, teraz robię sobie kreskę tym, tak? I na końcu błysk. Ja sobie w ogóle trochę moczę pędzelek, zresztą widać to po cieniu. I robię taką w ogóle kreseczkę, że ona nie idzie do środka w ogóle oka, tylko od samej końcówki, jakby sama jaskółka tylko. Okej, dobra, dobra. O, to widzisz, to ja robię po całości, więc będziesz miała zupełnie inny... No bo ja mam delikatnie opowiadającą powiekę, więc u mnie to jakby strasznie skraca oko, jeśli robię coś takiego. Przyciągasz na dolną powiekę też, cienie? Tak, na dolną, tak na samą końcówkę tutaj. Dobra, bo ja w ogóle w swoich makijażach praktycznie nigdy... No właśnie zauważyłam, że jak robiłam zamianę kosmetyczek z dziewczynami właśnie ostatnio, to tak coraz rzadziej w ogóle ktokolwiek coś nakłada na dolną. Ładne to jest bardzo na kreskę. Super jest, no. Super. Ja uwielbiam go naprawdę. Nice. Podoba mi się to, co widzę. A ty bardziej robisz ją na płasko, czy do brwi? Do brwi raczej, taką wyższą. Spróbuję wygrzebać trochę tego błyszczącego. Możesz spróbować, ale jeśli ci się nie uda, to ja używam po prostu tego jako zamiennika, bo ja już nie grzebię go. A czym nakładasz? Na powiekę palcem, a tutaj do rozświetlacza takim mniejszym pędzelkiem puchatym. Okej, dobra, czyli ja użyję sobie tego 02. Tak, tego drugiego raczej używam. Bardzo uniwersalna jest ta paleta, naprawdę. Rzeczywiście można ją wziąć ze sobą i można sobie zrobić i bronzer, i róż, i oko. Albo właśnie takie neutralne, albo kolorowe. Super to jest. Ja sobie na razie zrobiłam tak mega delikatnie to oczko. Zrobić mocniej? Trochę ten brąz mocniej. No, możesz sobie w razie co nawet tego twojego użyć, jakby był ten za delikatny. Dobra. Powiem ci, że na przykład ten twój jasny cień jest dla mnie trochę za jasny. Że ja bym raczej wolała taki trochę, no i też cieplejszy, bo wiadomo, ja jestem taka żółta, więc u mnie to wygląda tak, że bardzo mocno się wyróżnia ten cień, że widać, że tam jest tak. nawalone jasno, ale bardzo mi się to podoba, jest mega cute. No, to jest taki bardzo delikatny mój, ale... Ja już to jest dla mnie mocny. Tak? Wow. O nie, to ja zawsze wdowalam. Ale będziesz miała pewno kreskę brązowym linerem, więc to też troszeczkę przyciemni. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o kreskę, to ja robię sobie podobnie jak ty, tylko troszeczkę bardziej na płasko. Dobra. I przechodzę aż do samego początku. O kurczę, nie wiem, czy ja tak umiem w ogóle. Tylko tutaj właśnie tak cieniutko, a tu już tak grubiej, tak prawie na płasko. Jezu, stresuję się, nigdy już tak widzę, nie widzę, że tak usiadłaś, tak... dobra. Tak, skupienie. To ja teraz podkręcam rzęsy. I malujesz rzęsy, tak. W ogóle tuszę Maybelline. Tak. Te trzy, właśnie ten Sky High, ten Colossal i Lash Sensational, to jest po prostu używałam ten różowy. Kiedyś, tak, tak, ale akurat tutaj nie byłam fanką, dla mnie Colossal i Sky High. Jejku, jak kiedyś używałam zalotki codziennie, a odkąd odkryłam coś, co się nazywa Lifting Rzęs, to już nie muszę. Dla mnie to nie działa w ogóle, Lifting Rzęs. Jak to? Ja po dwóch dniach już mam normalne rzęsy. Naprawdę? Nie wiem czemu. Wow, no to jest... Strasznie mi szybko to schodzi. No to u mnie się grzecznie trzymało tak z miesiąc z kawałkiem. Jak ja tam nie używam zalotki, aż mam takie... Jak to się obsługuje, serio. No to ładnie mi wyszła ta kreska. Ładnie, ale bym zrobiła grubiej jaskółkę. Uwielbiam w tym tuszu Colossal, że on jest że ma taką grubą tą szczoteczkę. I w ogóle on dla mnie pachnie miodem. Serio? No. Czy teraz rzęski już? Tak, teraz rzęski i masz, no, Sky High. Górne i dolne, a bo ja nie maluję dolnych, jak Okej, to dobrze zaczęłam, tak, bo ja zawsze robię górne. Ja robię i górne, i dolne. Ja dolne zaraz ci pokażę, dlaczego nie maluję, bo ja mam bardzo długie. Ja też mam bardzo długie i powiem ci, że kiedyś nie malowałam, bo się było dla mnie takie dziwne. Chyba była taka sytuacja, że ktoś mnie malował i potem wszyscy mówili, że wow, nie masz długie rzęsy dole, to miałam takie, okej, ludzie lubią. W sensie, no, bo mi się wydawało. Ja wyglądam jak laleczka, zaraz ci pokażę po prostu. Jak taka, która ma narysowane. Ale mi dziwnie, bez zalotki w ogóle tak. O, pomazałaś się? Dla mnie to jest taki standard. Nigdy mi się to jeszcze nie udało, żeby to się nie rozmazało. Ale spoko, mam patyczek, możesz poczekać, a żeby schnie, wtedy jest łatwiej zmazać, bo się nie rozmazuje. Teraz to gąbeczką doklepię, ale no po prostu zawsze musi mi się to wydarzyć. Jezu, przecież miałam nie malować dolnych rzęs, Aga! No po prostu, co ty masz w głowie? O kurczę, nie wiem, dla mnie są too much te moje dolne. Ale ja też mam dokładnie takie same rzęsy, naprawdę. To jest kwestia przyzwyczajenia, wiesz? Dobra, czyli teraz puder i powiedz, jak go używasz. Ja nabieram sobie na pędzelek i tak totalnie wytrzepuję go z wszystkiego, co praktycznie na nim jest. Okej. Okay. Lekko czoło, lekko pod oczami, tak przejeżdżam, ale taką totalną resztówką. Że to jest naprawdę minimalna ilość tego pudru. Okej. Okay.
Mamy tutaj Fit Me. Ale kurczę, nawet jeśli użyłam tego, wiesz, i podkładu, i korektora, to dalej jakby denerwuje mnie te moje prześwity. No wiem, że to prześwituje, ale no. To właśnie dlatego mi się wydaje, że u ciebie są lepsze i bronzery, i róże w pudrze, mimo wszystko. I no generalnie bardziej kryjący też ten podkład był, nie? Więc... Tak. Dobra, co teraz u mnie? Rozświetlacz? U ciebie... A właśnie, ja też nie mam rozświetlacza. No to no, na koniec. A, na koniec, dobra. To u ciebie tak, u ciebie rozświetlacz, tutaj na kości policzkowe, na nos, łuk kupidyna i tyle. Dobra. I jak sobie nałożysz oświetlacz, to potem lecimy z piegami. Mocno, czy tak raczej delikatnie? Wiesz co, tutaj mocniej, raczej mocniej. Dobra. W ogóle tak. Ja ostatnio to w ogóle też zdarza mi się rezygnować w ogóle z rozświetlacza. Przez to właśnie, że przestałam się pudrować, to ta skóra i tak naturalnie się bardzo świeci. No tak, to a ten taki chamski błysk w sumie teraz, który mam tutaj w kamerze, to jest dla mnie aż takie za duże już. Kłam. Czyli po prostu się odzwyczaiłaś jak gdyby od takiego sztucznego błysku. Tak. No, taki bardziej właśnie taki mokry, naturalny. Ale to jest spoko, no. Bardziej do mnie ostatnio w sumie, bo tak to zawsze używałam rozświetlaczy i to takich brokatowych, nie? Dobra, ja myślę też, że jestem w miarę zapudrowana, czyli teraz po rozświetlaczu leci mi piegi. I dobra. Tutaj ci od razu powiem co i jak, bo to jest też znowu shiglam, takie coś. Nakładasz te parę kropek gdzieś tam pleple i potem bierzesz palec i jak gdyby tym sobie przekładasz na inne miejsca i zobaczę, kto jaśnieje. O kurczę, fajne! No. Dobra. A gdzie robisz? Sobie tu na polikach pod oczami, na nosie? Robię sobie tak tutaj po całości, ale też na przykład parę kropek tu. Dobra. Także najwięcej skupiam właśnie tak, gdzie ty nakładasz róż. Ja jeszcze sobie chyba dołożę trochę różu, bo mi się go trochę zjadło rzeczywiście po tym pudrze. Więc tak delikatnie sobie wezmę go jeszcze troszeczkę. Wiesz, czym ja mam problem? Żeby robić te piegi nieregularnie. Ty robisz tak, że równe odstępy, równe te kropki? Tak, no. Jakby ciężko mi jest zrobić tak, żeby one wyglądały tak naturalnie. Tylko musisz już sobie zacząć je rozkładać, bo ci zastygnie. I wtedy jak zastygnie, to jest problem. I co, jak? Lubimy się, czy nie za bardzo? No czuję się jak Biedronka. Mam wrażenie, że trochę za duże te kropki też są. Te na nosie w ogóle są całkiem spore, więc możesz sobie właśnie tym przyklepać gąbeczką, jeszcze żeby były delikatniejsze. A mi się takie zostały już tylko usta. Czy tobie też potem już i tylko usta? I rozświetlacz jeszcze. A, właśnie rozświetlacz. To ja zrobię rozświetlacz. Rozumiem, że dajesz na kości policzkowe i też nos i łuk kobina. Tak. Czyli wracam do tej palety. I jeszcze pod brwiami. A, właśnie, no pod brwiami. O, ja zapomniałam o tym, rzeczywiście. No nie wiem, chyba po prostu nie umiem tego robić. Ale generalnie w miarę git. No powiem ci, że cute. W sensie robisz to pierwszy raz, więc to no, też wiadomo... No są duże, tak, tutaj jest tak dużo kropek. Tak, ale im się robi częściej, tym lepiej to wygląda, ale powiem ci, że fajnie. W sensie ja lubię piegi bardzo. Tylko to jest też taka rzecz, której ja bym chyba nie robiła, bo mi się nie chciało, wiesz? A, okej. Okay. Okej, no nie, no to ja bardzo akurat lubię i ten krok mi nie zajmuje dosyć dużo czasu, bo to też jest tak, że im to robisz częściej. No. Tak, to jest jak kreska na oku. Mhm. Jak nie robisz kresek, to boże, 20 minut. Ale cute wyglądasz z tymi piegami. Jajku, iż to brązowa kreska. No totalnie jak lalka teraz, po prostu jeszcze z tymi rzęsami. No. Ja się czuję jak tak dziecko. Cały w ogóle mogła mieć 15 lat, teraz umieram. No, w zasadzie rzeczywiście, nie pomyślałam o tym, że tak teraz... Jeszcze te uszka! Teraz mamy już tylko produkt do ust, czyli możesz sobie zrobić konturówką tak delikatnie usta i tak troszeczkę rozblendować do środka. Czyli nie takie mocno wyrysowane? Nie, tylko tak trochę, żeby sobie zaznaczyć i potem ten błyszczyk. A ja mam tu bardzo dużo pomadek, więc po prostu mam sobie wybrać. Tak, wybrać, bo to jest taka, te trzy pomadki, to jest taka trójca, którą teraz używam. Dobra, no to spróbuję tej, bo ta chyba jest zbliżona bardziej kolorem, prawda? Uuu! Trzeba ją wstrząsnąć tam przed. Okej, czyli ona zastyga, to jest pomadka z kolorem. Ja nawet nie wiem jak to nazwać, czy to jest pomadka, czy to jest błyszczyk, bo ona się błyszczy. A ty sobie w sensie powiększasz sobie trochę, czy po swoim? Po swoim i też właśnie nie robię takiej równej krawędzi, tylko taka jest trochę... A, trochę taka rozmyta, tak, dobra. No. A robisz łuk taki kupidyna, czy... Tak, robię. Robisz. Ej, powiem ci, że bardzo podobny kolor do moich ust ma ta pomadka. Serio? Aha. Trochę cienniejsza. W ogóle mam wrażenie, że z drogeryjnych marek Maybelline jest taka najfajniejsza. No dobra, to jest bardzo podobny kolor do moich ust. Ale fajny. No i teraz musisz tak poczekać właśnie tak 15-20 sekund, żeby to sobie trochę wyschło. Okej. I zobaczysz, jaki będzie efekt. Dobra, no to już powiem ci, że nie mogę się doczekać, bo jak mówiłaś, że z jednej strony się błyszczy, z drugiej strony zasycha, to mam takie what? No. I teraz możesz sobie, tak, błyszczek. Tylko uwaga, bo to jest taki trochę spicy. Okej, dobra. Więc on może trochę szczypać, ale jest super. Dobra. To jest też odchudy, on tak bardzo dobrze nawilża, daje taki czysty błysk, no i w teorii trochę powiększa, ale jak gdyby ja nigdy w takie rzeczy jakoś super nie wierzyłam. Jest taki z Eveline jeden, który
szczypie bardzo. On akurat mi powiększał usta. Tak? Aha. Ale to on szczypie bardzo tak, że czujesz... Tak, że musisz te pół minuty posiedzieć tak... Naprawdę? O tak, Jezu, nie, no to ten jest delikatniejszy. Czuć to szczypanie, bo ja na przykład nie lubię takich bardzo szczypiących. Ten jest taki spicy. Jest, no czuję. Dobra, ja w takim razie zdejmuję spinki. Krótkie podsumowanie. Wyszłabyś tak? Spróbowałabyś tego makijażu jeszcze raz? Tak, jak najbardziej. W sensie totalnie przekonuję się do dolnych rzęs jednak, bo jak już tak na siebie dłużej patrzę, to fajnie. Jedyne, co mi się nie podoba, no to podkład. Po prostu nie dla mnie. I ta pomadka. Chyba ja po prostu jestem wrażliwa, bo mnie to cały czas szczypie i to tak mocno mnie szczypie. To może ta pomadka z Eveline, o której mówiłam, to ona nie jest wcale taka mocna. Taka zła. Tylko ja jestem po prostu wrażliwa na to. A reszta w porządku. Korektor, jakby no też ta tafla, to też chyba nie jest coś, co ja bym użyła, ale całe jakby oko jest super. I brwi też mi się podobają. O, no to ładne. Ja w ogóle bardzo lubię te zamiany kosmetyczek, bo rzeczywiście można zobaczyć rzeczy, których na przykład byś w ogóle nie wypróbowała, albo nie pomyślała w ogóle. Tak, no ja tak z tymi dolnymi rzęsami, wiesz, że nawet jak już je pomalowałam, tak na siebie patrzyłam, to miałam takie, no nie, ale później jakby już w całym makijażu uważam, że wygląda to... Spoko, ładnie. Dla mnie to, że nie ma dolnych rzęs, to jest właśnie tak trochę za mało, bo ja właśnie w ogóle lubię takie trochę mocniejsze make-upy. To jest cute mega, ten róż, tak? Ja rzadko tak nakładam, czasami jak tylko mam taką fazę. Więc ogólnie całość mi się bardzo podoba, oprócz tego, że jest za jasna. Ale tak, spokojnie mogłam tak wyjść, spokojnie mogłam się tak pomalować, tylko jakbym to zrobiła taką nakładkę ciemniejszą, to tak, by było super. Tak, ściemnić troszeczkę sobie. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak robimy Mixed Makeup Challenge u Julki na kanale, to pojawi się w niedzielę. Więc koniecznie obserwujcie, a my widzimy się w następny piątek. Trzymajcie się ciepło i pa pa! 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 Jak takie kotki!